Drugi produkt, który testujemy w dzisiejszym vlogu, to Arnis Homegrown Cheddar Squares, czyli kwadraty z cheddaru. Wiecie, jak smakują? Jak gówno. Stałem po jakichś 3 godzinach snu, do trzeciej montowałem pierwszy odcinek relacji, jest koło godziny 7. Moja matematyka chyba mnie zawodzi. Wczoraj kupiłem sobie napojkę pod tytułem Arizona. Jest 2 razy, albo nawet 3 razy większa niż zwykła puszka. Dzisiaj jest 12 czerwca i do rozpoczęcia samych targów E3 zostało jeszcze mnóstwo czasu, ale z roku na rok jest tak, że firmy wychodzą przed E3 i coraz wcześniej zaczynają pokazywać swoje rzeczy. Amerykańskie chipsiory. Jezu, ty to przywiozłeś ze sobą? To jest okropne. Coś ci pokażę. Znalazłeś w szafie Cher. No. O Chryste, jakie creepy. Ty możesz sobie siedzieć spokojnie, oglądać tam niewłaściwe materiały, a ja tutaj proszę cię bardzo i wszystko już wiem. I nawet mogę wejść ci do chipsów. Przejdźmy do konsumpcji. Mountain Dew smakuje wszędzie tak samo. Jest konferencja i pokazy jakichś gier, które być może będzie można nagrywać, a może nie. I zastanawiam się teraz, jak to zorganizować, żeby być w obu miejscach. Słuchajcie, jako że na TV Gry zawsze staramy się tak bardzo praktycznie porady dawać wam i opowiadać dokładnie, co trzeba zrobić, żeby zrobić dobrą relację, to punkt pierwszy, trzeba ubrać buty. Można powiedzieć, że Los Angeles jako miasto jest strasznie rozczarowujące. No zdecydowanie. To wygląda na takie miasto, które chce ci wyssać duszę. To jest to, że obok całkiem ładnych budynków dostajemy naprawdę festiwal biedoty, brudu i indywiduów. Syfu, tak, i zdecydowanych indywiduów, których nie można jakby sklasyfikować pod żadną kategorię. Czasami mam wrażenie, że... ludzi, którzy są na skraju szaleństwa. Żeśmy po prostu taką socjologiczną miniaturkę tutaj stworzyli. Tak. Monografia. Kochasz gry? Ubóstwiam. To dobrze. Gry to życie. Gry to dobrze, filozofia. Bo ja nienawidzę, to ty będziesz mówił o pozytywne rzeczy o nim. Dobrze. I co widziałeś? Watch Dogs 2. I Assassin, i nowy Assassin, jak wygląda? Nie wygląda. Znajdź 10 różnic. Można do rejestracji? O tak, to jest polski pan? Tak. Szymon Liber. Ciekawe to jest, że takie firmy wychodzą z E3 poza, bo w sumie niedługo, jaki będzie sens całej tej imprezy, nie? Trochę szkoda, bo nie wiem, jej zawsze było takim stoiskiem na wejście. Spodziewałem się więcej informacji o Gwiezdnych Wojnach. No tak, w sumie nic nie powiedzieli. Potwierdzili te wszystkie plotki. To jest Mirror's Edge, nie? Trochę jak Mirror's Edge'u. Prawda. Tylko, że brudniej. Idziemy teraz nagrać wrażenia z konferencji pierwszej. To będzie chyba pierwszy taki materiał, który nagrywamy. Przy nagrywaniu czegoś takiego trzeba wybrać lokalizację, czy nagrywać przy śmietnikach, czy przy windzie. Tak to wygląda mniej więcej od drugiej strony, a raz wszystko ustawia, a my nic, my tylko gwiazdożymy. Przepraszamy, że cię zostawiliśmy. Mamy dla ciebie, ale coś, o czym marzyłeś od dziecka. To jest termos z Battlefielda 1. Wiemy, że w zasadzie... marzyłeś od dziecka. Termos z Battlefielda 1. Wzruszył się, mamy sukces. W tradycji stało się zadość. Persona 5 jak zwykle jest na tych. Jak zwykle mam rozwiązaną sznurówkę. Jest źle, jest bardzo źle. Umiera. Naszym kolejnym punktem programu jest konferencja Bethesdy. Naszym kolejnym punktem programu jest słuchanie muzyki. Klasycznej muzyki. Podoba mi się. Bardzo podoba. Mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba w Uberze, można się właśnie tak dokształcić i ukulturalnić.
Pomyślałem, że nagram takiego efektownego timelapse'a, jak idziemy w tej kolejce. Zacząłem go nagrywać, ale staliśmy przez 20 minut. Stoimy właśnie koło jednego z charakterystycznych słupów w LA, który jest wykonany z drewna. Jesteśmy chyba w dobrym miejscu, bo jest ten śmieszek. Wiesz, miejsca z tyłu, piwka otwieramy. Zamówiliśmy Ubera, tylko że problem polega na tym, że stoi po drugiej stronie przejazdu kolejowego, który został zablokowany przez pociąg. Czy skręci? Skręcił, już jest za torami. Wróciliśmy do mieszkania, ale musimy jeszcze nagrać uchwałę mówiącą o Watch Dogs 2. Mówię to po raz drugi, bo wcześniej źle nagrałem. Już jestem trochę zmęczony. Godzina pierwsza, montujemy materiały. No i mi kiepsko idzie. Zasypiam nad premierem. Czerwca naszego czasu, godzina 6 rano. Wczoraj wszystkich złapał ostry kryzys i nikt nie pokończył tego, co miał zrobić, więc staram się to jeszcze szybko nadrobić, żeby coś tam było na stronie, bo dzisiaj musimy lecieć na konferencję. To jest taka gra, nie? Że pod liną się przechodzi. Tak, tak, tylko taka jest niski poziom trudności, bo nie trzeba się schylać. Już się przestraszyłem, że kupiłeś Mountain View Smart, bo w ubiegłym roku kupiliśmy Smart Water, mądra woda. Dzisiaj praca dziennikarza polega na tym, że nie tyle robisz rzetelne relacje, co wrzucasz głupie filmiki do internetu i właśnie będę wrzucał genialne dzieło, nasze najabsurdalniejsze, najgłupszy film, jaki nagraliśmy. Komentujcie, bo naprawdę każdy komentarz to jest premia dla nas. 3 grosze do wypłaty. Grosik do grosika. I będzie na wino! Jestem zainspirowany bardziej niż wtedy, kiedy przeczytałem Alchemika Paulo Coelho. Lemon Panny Prym mnie bardziej zainspirował, ale Alchemik też wdrożył we mnie ciekawe nurty. Wracam do eklektycznego loftu Bezarasza, bo zostawiłem go na Ubisoftie, bo on ma tam wyjściówkę. Dochodzimy do końca dni konferencyjnych, że tak powiem. Chcieliśmy je wam pokazać, dlatego żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda po prostu. Teraz zmierzam na pokaz Battlefielda, który zostanie opublikowany gdzieś tam dopiero po targach, bo jest embargo. Nie ma nic lepszego niż herbata. Pamiętam, że kiedyś zamówiłem gdzieś iced tea i dostałem herbatę, do której wrzucono kostki lodu gorzką. To był szok. Do dzisiaj próbuję się z tego otrząsnąć. Jesteśmy właśnie po konferencji Sony, gdzie można pograć na VR-ze w losowe gry ustawione w kilku sekcjach. Niestety jest to losowe, więc nawet się chyba nie ustawiamy. Tam stoimy Druckmann i zastanawiamy się, czy zrobić sobie z nim zdjęcie. Albo czy go porwać, wiesz. Jakby to był Bear McCreary, to bym sobie zrobił. Ustaliliśmy przed chwilą, że to jest miniatura opery w Sydney. Sztuka pączka. Wywieszone są pączki, można sobie je wybierać. Ups. Sorry.